Kanał Blueberry Paul przedstawia. Cześć, tutaj Paweł. Dzisiaj przygotujemy tort czekoladowy. Do przygotowania tortu czekoladowego będziemy potrzebowali pół tabliczki gorzkiej czekolady, 150 g masła, 300 g cukru, 75 g kakao, 150 g mąki, łyżeczkę sody oczyszczonej, 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego, 4 jajka, a do kremu 250 ml mleka, 62 g cukru, 30 g mąki, jedno jajko i jedno żółtko, łyżeczkę cukru wanilinowego oraz pół tabliczki gorzkiej czekolady. To były składniki, a teraz czas na przygotowanie. Przygotowanie rozpoczynamy od czekolady. Trzeba ją podzielić na mniejsze kawałki, nie wiem, można ją połamać na kostki. Ja to spróbuję zrobić nożem. I teraz tą czekoladę wrzucamy do rondelka i trzeba ją roztopić razem z masłem. Tak więc wrzucam masło, masło klarowane, może być też zwykłe masło. Stawiam to na palnik i rozstawiam. Masło z czekoladą już się prawie rozpuściło. Teraz do tego wsypuję cukier. 300 g cukru. Teraz czas na kakao. 75 g kakao. I dalej mieszamy. Dobrze, gdy już wymiesza się, ściągamy z gazu, ściągamy już z fajerki. Teraz dodaję do tego mąkę. 150 g mąki. I nadal mieszam. Ciasto mam już wyrobione, ale to jeszcze nie koniec. Czas teraz na łyżeczkę sody oczyszczonej. Mieszamy. Na osobnym talerzu rozbiję 4 jajka. Do jajek dodaję 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego. No i teraz rozbijam je w widelce. Rozbełtane jajka wlewam do masy czekoladowej. I mieszam jeszcze raz. Masa już jest wyrobiona. Czas teraz ją przełożyć do foremki, do tortownicy 24 cm średnicy. Po wyłożeniu masy i po wyrównaniu czas teraz ją upiec. Czas upiec ciasto. Ciasto pieczemy przez 20-25 minut w temperaturze 190 stopni. Tak więc ja wkładam moje ciasto do pieca. Za chwilę dalsza część przygotowania. Ciasto w piecu. Teraz pokażę, jak przygotować krem do przełożenia. Czas na krem i na przygotowanie kremu. Tak, potrzebuję 250 ml mleka. Potrzebuję to mleko wlać do garnka i zagotować. W czasie, gdy mleko się zagotowuje, wsypuję cukier, 62 g cukru do miksera oraz do tego dodaję jedno całe jajko i jedno żółtko i miksuję. Jajka się już
Ubiór z cukrem. Do tego dodaję 30 g mąki. Teraz czas na łyżeczkę cukru wanilinowego. Dalej miksujemy. Na razie tą masę zostawię na chwilkę. W międzyczasie. Moje mleko się już zagotowało i do mleka dodaję połówkę czekolady. Najlepiej ją pokruszyć, żeby było łatwiej ją rozpuścić w mleku. Mieszamy do czasu, aż stanie nam mleko czekoladowe. Zagotowane mleko z czekoladą teraz wlewam po trochę do naszej masy jajecznej i miksuję. Miksowaną masę wlewam z powrotem do garnka, w którym gotowało się mleko. I teraz muszę postawić to ponownie na kuchenkę i mieszać do tej pory, aż krem zgęstnieje. Krem już jest ściągnięty z ognia. Zgęstniał bardzo ładnie. Uważałem, żeby się nie przypalił. No i teraz trzeba go zostawić do przestudzenia. No i też czekam na to, aż ciasto się upiecze. Tak więc wracam, gdy moje ciasto będzie już upieczone. Ciasto już jest upieczone. Piekło się 25 minut. I teraz trzeba je wystudzić. Tak więc wracam, jak ciasto będzie wystudzone. Ciasto jest przestudzone. No i teraz czas przekroić je na dwie równe połówki. Ciasto jest przekrojone. Czas teraz na kremy. Masa już jest wysmarowana, teraz czas przyłożyć wierzchem. Na wierzch oczywiście zrobiłem polewę, na którą już kiedyś przepis podawałem. No i na koniec jeszcze mała dekoracja. Ja mój tort udekorowałem wiórkami kokosowymi, można udekorować również czymś innym. Dobrze, to by był tort czekoladowy z kremem czekoladowym. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek za 2 tygodnie.